No, on tak jest. Jesteśmy, Małgosiu, na żywo. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Po raz trzeci w mojej audycji. I dziś mamy taki bardzo ważny temat. Spokój i harmonia w gnieździe rodzinnym. Receptą na zdrowie. A więc przedstaw się króciutko. Ja tymczasem udostępnię i porozmawiamy o tym wspaniałym temacie. Proszę bardzo. O tym temacie będziemy rozmawiać w ujęciu germańskiej medycyny. Jestem terapeutą, który właśnie pracuje według germańskiej medycyny, według pięciu praw natury. Według tejże medycyny każdy objaw narządowy czy psychiczny jest sensowny, ponieważ jest konsekwencją tak zwanego biologicznego konfliktu, czyli trudnej sytuacji życiowej, której nie umieliśmy sprostać, nie umieliśmy jej załatwić. Mamy mnóstwo takich trudnych sytuacji. Część z nich właśnie jest w tym gnieździe, w tym ognisku domowym. I germańska medycyna bardzo sensownie to, co się z nami dzieje, właśnie w tym, zwłaszcza dla kobiet, najważniejszym otoczeniu, dla większości kobiet, bardzo sensownie to tłumaczy i daje nam też wskazówki, co możemy zrobić, żeby tę sytuację poprawić. Więc jest to temat na czasie, temat ważny, myślę, że dla większości kobiet. Tak? Bo jeszcze ciekawa rzecz taka, że jeżeli wzięlibyśmy sobie dla porównania wszystkie możliwe biologiczne reakcje kobiet i mężczyzn, to w zasadzie prawie czy niemal wszystkie biologiczne programy mają swoje odpowiedniki, męskie, żeńskie. To znaczy w większości przypadków kobiety i mężczyźni będą reagować w różnych sytuacjach życiowych tak samo. Natomiast są dwa programy, które są charakterystyczne wyłącznie dla kobiet. I to jest właśnie reakcja buczołów mlecznych piersi oraz przewodów odprowadzających mleko z tych gruczołów. Mężczyźni nie reagują tymi narządami. Gruczoł mleczny piersi reaguje w konflikcie kłótnia lub troska w ognisku domowym. Natomiast przewody odprowadzające reagują w konflikcie rozłąki w ognisku domowym. Więc to, że są to tak specyficzne dla kobiet biologiczne reakcje i odczucia konfliktowe świadczą o tym, że właśnie dla nich to, co się dzieje w tym gnieździe rodzinnym, w ognisku domowym, jest bardzo ważne. Dlatego też, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, nieraz należy przyjrzeć się temu, co dzieje się w ognisku domowym i być może trzeba będzie poprawić, prawda? Czyli zacznijmy może od tego, że każdy z nas, każdy z ludzi potrzebuje rewiru do tego, żeby żyć. Czyli jakiejś przestrzeni, jakiegoś terytorium, jakiegoś gospodarstwa. Zgodnie z zasadami natury, mężczyzna tworzy rewir, to znaczy odpowiada za stworzenie jakiegoś miejsca, do którego zaprosi swoją partnerkę i oni tam na świat wydadzą młode osobniki, czyli dzieci. Tak by było idealnie. Mężczyzna dba o ten rewir i zabezpiecza jego funkcjonowanie. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie archaiczne, starodawne podejście, prawda? Bo dzisiaj życie kobiet i mężczyzn wygląda zupełnie inaczej. Są przecież kobiety, które decydują się na życie bez mężczyzny, też mogą te kobiety mieć, prawda? Nieraz jest tak, że kobieta przejmuje rolę męską i ona zabezpiecza funkcjonowanie tego ogniska domowego, a mężczyzna bardziej funkcję kobiece. I nawet jeżeli zgadzamy się z tym, to jest to zgoda pozorna, ale nie zgoda biologiczna, dlatego że ludziom wydaje się, że są daleko od świata natury, ponieważ mają dużo techniki i sprzętu, natomiast w tych biologicznych reakcjach, prawda, jesteśmy bardzo blisko natury, jako
Kobiety mamy oczekiwania względem tego, jak będzie funkcjonowało to ognisko domowe. I tu się może wydarzyć wiele, wiele konfliktowych sytuacji. Weźmy sobie właśnie, zacznijmy od tej specyficznej dla kobiet reakcji gruczołu mlecznego piersi. Kiedyś życie kobiet wyglądało zgoła inaczej, aniżeli to jest dzisiaj. Kobiety rodziły dużo dzieci. Wiele razy były w ciąży, wiele razy były w okresie laktacji. Musiały wykarmić te dzieci. Nie miały do dyspozycji apteki, jakichś tam powiedzmy specyfików, lekarza. Więc kiedy dziecku działa się jakaś krzywda, czy na przykład dziecko było chore, to jedyne, co kobieta mogła zrobić, to mogła podać temu dziecku dodatkową porcję mleka. Ale to nie było takie proste, dlatego że ona już karmiła gromadkę dzieci, prawda? Dwoje, troje, no i skąd taka dodatkowa porcja mleka? I tu właśnie ten przykład dobrze pokazuje, jak natura stara się z nami współpracować, z tym, co my myślimy, jak my odczuwamy, bo kiedy kobieta przeżyła, właśnie miała to odczucie, troski na przykład o zdrowie dziecka, to natychmiast w jej gruczole mlecznym piersi miał miejsce przyrost tkanek, po to, żeby ona mogła w krótkim odcinku czasowym wyprodukować większą ilość mleka. To jest ważne, że w krótkim odcinku czasowym, bo kiedyś też te sprawy szybciej przebiegały. Dziecko, które na przykład było chore, to w ciągu kilku dni się okazywało, czy ono wyzdrowieje, czy ono po prostu umrze. Dlatego też ta pomoc była opracowana na te kilka, kilkanaście dni, a potem, kiedy się ta sytuacja kończyła, no to ta niepotrzebna, już zbędna tkanka została wykopywana siłami natury. Tak? Czyli taka automatyczna biologiczna reakcja. Dzisiaj, kiedyś to były sytuacje konkretne, ale dzisiaj przecież kobieta może odczuwać kłótnię albo troskę nie tylko wtedy, kiedy dziecko jest chore albo dzieje mu się jakaś krzywda, prawda? Martwi się o swoje nawet dorosłe dziecko, martwi się o to, jak mu się będzie żyło w dzisiejszym świecie, co się dzieje w przedszkolu, prawda? Co się dzieje w szkole. Tych tematów do tej troski w ognisku domowym dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo. Kobieta może zareagować tym gruczołem mlecznym piersi właśnie tylko w stosunku do osobników, do innych członków rodziny, którzy są bardzo blisko. Nie zareaguje gruczołem mlecznym piersi na konflikt biologiczny na przykład ze swoim szefem czy koleżanką z pracy. To dotyczy ogniska domowego, tak? Kobieta może przeżyć ten konflikt w stosunku do swojego dziecka, w stosunku do swojej matki albo w stosunku do swojego partnera, męża. Może dokładnie tak samo reagować. Jeżeli ta reakcja troski trwa długo, no to wtedy w tej piersi rzeczywiście powstanie jakiś. Dlatego ta wielkość zmiany narządowej zależy bezpośrednio od czasu, w którym my jesteśmy w aktywności konfliktu. Im ten czas jest krótszy, im szybciej poradzimy sobie z jakąś sytuacją, tym po prostu zmiana będzie mniejsza albo w ogóle niezauważalna. Mamy jeszcze przewody odprowadzające mleko z piersi, które reagują w konflikcie rozłąka w ognisku domowym. Kiedy na przykład dziecko wyjeżdża, nawet dorosłe dziecko, to kobiety często mają to odczucie, że ich gniazdo, właśnie to rodzinne, stało się puste, nie ma już tam tego dziecka. Tak? Też reagują biologicznie w tych konfliktach. Mamy całe spektrum możliwości przeżycia zareagowania biologicznego, która skutkuje jakąś zmianą narządową czy psychiczną właśnie w ognisku domowym. I przygotowując się do tej rozmowy, spisałam sobie oczekiwania dzisiejszych kobiet względem ogniska domowego. To słyszę od swoich klientek, które bardzo często przychodząc
na terapię, mówią właśnie o tym, że ich oczekiwania nie są spełnione. I teraz pytanie, czy to są ich wydumane oczekiwania, czy to są oczekiwania biologiczne. Bo weźmy sobie dla przykładu takie oczekiwanie kobiety względem ogniska domowego, które nie zostaje spełnione. I na przykład kobieta mówi, że chce, żeby mąż z nią rozmawiał, żeby mówił, co w ogóle czuje, prawda? Czyli żeby była jakaś komunikacja. Bardzo często kobiety mówią, że mąż przychodzi z pracy, potem zajmuje się swoimi sprawami, że jest zamknięty, że nie mówi, co się dzieje, co czuje. Ona na to zwykle reaguje biologicznie. Reaguje najczęściej utratą własnej wartości, bo czuje się no, jako nie taka partnerka, prawda? Że nie jest dla niego ważna na przykład. Kolejną taką kwestią, które bardzo często kobiety poruszają, a co właśnie się dzieje w ognisku domowym, to jest to, że kobieta czuje, że ona jest mało atrakcyjna dla swojego męża, że swojego partnera, prawda? Że jest od niego, nie wiem, mniej świadoma, głupsza, że jest na niskiej pozycji. Więc tu jest ważna rzecz, którą daje nam germańska medycyna, zrozumienie takiego faktu, że jeżeli nam coś nie odpowiada w ognisku domowym, to powinniśmy to zmienić. Tyle, że germańska medycyna zaleca nam, żebyśmy robili to wspólnie. Ktoś mógłby pomyśleć, że germańska medycyna oznacza niemiecką medycynę. Nawet nieraz słyszałam takie sformułowania berlińska medycyna. To nie ma nic wspólnego z Niemcami. To ma wiele wspólnego z plemieniem German, które właśnie urzekło doktora Hammera, twórcę germańskiej medycyny, bo kiedy coś złego działo się w życiu jakiegoś członka tej społeczności, to cała społeczność współpracowała z nim, żeby rozwiązać te konflikty. Więc po prostu możemy poprawić to, co jest w naszym ognisku domowym, ale wspólnie. Dlatego, że jeżeli nasz partner czy mąż nie chce z nami rozmawiać, nie chce z nami być w kontakcie, no to kobieta sama tego nie zmieni. Prawda? Będzie przez wiele, wiele lat reagować biologicznie i za jakiś czas zapłaci za to jakąś cenę zdrowia fizycznego albo psychicznego. To jest takie ważne oczekiwanie kobiet, że partner, mąż będzie zajmował się dziećmi, kiedy ona chce mieć dla ciebie czas, tutaj wiele kobiet chce być dziećmi, jeżeli jest to tylko możliwe. Niemal wiele z nich podporządkowuje zupełnie swoje życie dzieciom. I co na ich każde tak de facto zawołanie starają się zapewnić dzieciom dużo zajęć dodatkowych, jest to koszt rozwoju, czy też no, są w takim konflikcie wewnętrznym, że czują, że musiałyby wybierać, czy będą matkami, czy zajmą się na przykład swoim życiem zawodowym, czy jakimś rozwojem. I wiele kobiet ma te wątpliwości i po prostu wybiera bycie matką, rezygnując w ogóle ze swojego życia, z czasu dla siebie, prawda? No i to też nie jest dobre rozwiązanie dla kobiety, bo ona znowu może uruchamiać wiele różnych biologicznych reakcji. Może to ją po prostu złościć i będzie miała problemy trawienne. Może to oznaczać, że ona nie może wyznaczyć granic swojego rewiru, czy nie ma tego rewiru i wtedy będzie miała reakcję ze strony układu moczowego. Albo na przykład będzie odczuwać, co ze mnie za matka, że ja w ogóle myślę o tym, prawda, że mogłabym zająć się sobą kosztem na przykład moich dzieci, będzie miała reakcję ze strony układu ruchowego, głównie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te
część parchową, bo tam mamy spełnianie czyichś oczekiwań. Bardzo, bardzo ważne podłoże konfliktowe, oczywiście nie dla wszystkich, to jest porządek w domu, czystość. I to by się wydawało czymś bardzo banalnym i takim w zasadzie, no co tutaj jest za sprawa, prawda? Po prostu jest nieposprzątane. Mnóstwo kobiet wraca to tak depresją, bo to jest konflikt typu rewirowego, złość o rewir, złość o porządek. O to, że naczynia są nieumyte, że zabawki są porozrzucane, że na przykład partner czy mąż nie naprawia tego, co się zepsuło, że te sprawy jakieś tam remontowe, czy takie po prostu, gdzie trzeba coś naprawić, one się nawarstwiają. No i na przykład mówi kobieta, że 10 razy przypomina o tym swojemu mężowi, on tego w ogóle nie robi, tak? To budzi potworną złość, która jeżeli trwa długo i jeżeli jest silna, to prędzej czy później doprowadza właśnie do wycofania depresyjnego i to mogłoby się wydawać dziwne, dlaczego jest takie połączenie, prawda? Ale w rewirze, tak, w rewirze, czyli w tym ognisku domowym, jednym z kluczowych takich spraw jest porządek, bo my ludzie rozumiemy to jako porządek w znaczeniu czystość, tak, a porządek według języka natury to znaczy właściwa hierarchia, czyli że każdy dorosły dba o rewir. Później młode osobniki też, ale w pierwszej kolejności dorośli dbają o ten rewir. Bardzo dużym problemem dzisiaj jest uzależnienie mężczyzn od pornografii. To jest, możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, jak to jest poważny problem dla kobiet. Jeżeli weźmiemy sobie rodzinę dominantów, którzy zakładają rewir, to w większości przypadków osobnik męski jest wierny swojej partnerce. Nie jest tak, że obsługuje dwa rewiry. To jest kompletnie niebiologiczna sytuacja. To się nie zdarzy. Jeżeli byłoby tak na przykład w rodzinie wilków, że wilk byłby dominantem dla dwóch rewirów i miałby dwie samice, to by natychmiast został wyeliminowany przez wilka, który potrafi zapewnić rodzinie stabilność w tym stadzie. Bo to jest klucz do tego, żeby rodzina mogła przeżyć w trudnych warunkach naturalnych. Tu jest jeszcze ważne, że żeby wystartowała biologiczna reakcja, nie musi się wydarzyć nic w tak zwanym realu. To nasze odczucia. Ja mogę tylko się martwić o to, myśleć o tym, że mój mąż ma inną partnerkę i już zareaguje, to jest konkretny program szyjki macicy, reagujący w kontekście frustracji seksualnej. Ta sprawa intymności jest też bardzo ważna, bo frustracja seksualna oznacza zdradę, podejrzenie zdrady, zainteresowanie naszego partnera innymi kobietami, ale i też niespełnianiem oczekiwań seksualnych, brakiem zadowolenia, jeżeli chodzi o seks. I tak dużo mężczyzn ma problemy z potencją, cierpi właśnie na impotencję, a kobiety, ich partnerki, nawet jeżeli tego nie mówią, no to po prostu często fizycznie i psychicznie cierpią. No i teraz, jak się to nam łączy, to z tą pornografią? Jest to w sensie biologicznym, tak jakby rzeczywiście doszło do zdrady. Może mężczyźni myślą o tym, że to jest nic takiego, no bo on po prostu tylko coś ogląda, prawda? Ale z perspektywy kobiety jest to bardzo silna sytuacja, powodująca głęboką frustrację, ciężką utratę własnej wartości, ciężkie reakcje ze strony układu ruchowego, głównie jeżeli tutaj mówimy o odcinku lędźwiowym, o kościach, miednicy, guźnicznej, ogonowej. Ta cała sekcja
Krustrzyjka macicy reaguje właśnie w tym konflikcie. Potem kobieta jest już wyczulona na takie sytuacje, kiedy na przykład jej partner tylko, no mówiąc tak kolokwialnie, siedzi w internecie, prawda? Na komputerze, czy tam powiedzmy na telefonie. Więc dzisiaj zauważam, że jest to bardzo, bardzo duży problem właśnie w tym ognisku domowym. Kolejna rzecz to jest brak współpracy. To znaczy, kobiety mówią o tym, że mężczyźni z nimi nie współpracują, jeżeli chodzi o dbałość o rewir. I jeżeli są na przykład konflikty rodzinne, to partner czy mąż nie stoi murem za kobietą. Dużo konfliktów tutaj dotyczy właśnie zaangażowania rodziców w życie takiej pary oraz sposobu wychowywania dzieci. Mnóstwo kobiet na to reaguje. I teraz to też dotyczy jakości ogniska domowego, no bo weźmy sobie kobietę, która staje się matką. Zresztą każda kobieta, która była matką, wie, że ile myślała i poszukiwała informacji na ten temat, jak dobrze wychować dzieci, prawda? Szukaliśmy tych informacji. Byliśmy w jakiś sposób wychowani przez swoich rodziców i nie chcieliśmy tego powielać, więc szukaliśmy nowych metod. Dzisiaj nasze dzieci robią dokładnie to samo. Nie chcą według ich opinii powielać naszych błędów. Więc bardzo często, chcąc, żeby dzieci były właśnie rezolutne, przedsiębiorcze, twórcze, w żaden sposób nieograniczone, pozwalają tym dzieciom na zbyt wiele i to, czy nawet jeżeli rodzica i mężczyzna, rodzice dyskutują na temat wychowania dzieci i podejmują wspólnie świadome decyzje, że będą stosować takie podejście, a nie takie, to bardzo często rodzice tego nie rozumieją. Mamy mnóstwo konfliktów w tym szerszym ognisku domowym, a potem na przykład kobieta już boi się iść na takie przyjęcie rodzinne, już jest wykulona, bo dziecko na przykład coś powiedziało głośniej, albo na przykład nie chce jeść mięsa, bo rodzina nie je mięsa i zaraz będą komentarze i ona zaraz będzie biologicznie reagowała. Jest mnóstwo przykładów dzisiaj właśnie tego typu konfliktów. Dzisiaj bardzo fajną miałam klientkę na sesji. Właśnie z takim problemem zbytniego zaangażowania rodziców w teściu ich życie. Teście, można powiedzieć, zmuszali nawet tą młodą rodzinę z dziećmi, żeby spędzali z nimi wakacje, żeby spędzali z nimi święta, żeby spędzali z tymi rodzicami wiele, wiele czasu i żeby też słuchali ich rad, jeżeli chodzi o życie i o wychowanie dzieci, prawda? Dla tej kobiety było to nie do zniesienia, dla jej męża również. Tyle, że nie wiedzieli, jak mają załatwić tę sprawę. Niezależnie od tego, czy problem dotyczy rodziców, męża, żony, to biologicznie jest, nie wiem, czy tutaj to wiecie, żeby te sprawy załatwiał mąż, ponieważ on jako osobnik męski wyznacza granice rewiru. Często na przykład nasz mąż czy partner może powiedzieć, no ale tobie to przeszkadza. No to po prostu powiedz rodzicom, prawda? Żeby się nie wtrącali. Ale dla kobiety nie jest to jej zadanie. I kobiety to czują, że mężczyzna powinien wziąć sprawy w swoje ręce i niezależnie od tego, czy przekraczanie na przykład właśnie granic i wtrącanie się dotyczy moich czy twoich rodziców, rodzeństwa czy sąsiada, to ty jako osobnik męski masz za zadanie bronić granic naszego rewiru. I mężczyźni, że też to czują, tylko nieraz boją się po prostu postawić, że tak powiem, walną pięścią w stół, prawda? I wyznaczyć granice naszego gospodarstwa, naszego ogniska domowego
swoim rodzicom. Boją się konfliktu, boją się, w jaki sposób to zostanie przyjęte, dlatego mówią, a ty sobie sama to załatw. Jest to dzisiaj bardzo duży problem w ogniu domowym. Właśnie oni w ten sposób tak to załatwili. I kobieta mówi, że poczuli zwłaszcza jej mąż, poczuł nieprawdopodobną ulgę i był z siebie bardzo zadowolony, ponieważ zachował się tak jak mężczyzna, tak? Jak tak zwany dominant, którego zadaniem jest dbanie o to ognisko domowe. Kolejnym bardzo ważnym takim problemem w dzisiejszych rodzinach, właśnie w tym ognisku domowym, jest zamiana ról. To znaczy kobieta zajmuje pozycję mężczyzny, a mężczyzna zajmuje pozycję kobiety. Nieraz jest to powiązane też z zarobkami, że kobieta zarabia więcej, a mężczyzna zarabia mniej. I wywołuje to frustrację w jednym z nich albo w obu, prawda, tych osobach. Jeżeli teraz mężczyzna czuje się niewłaściwie w tej relacji, nie potrafi się pogodzić z tym, że jego partnerka czy żona zarabia więcej, to bardzo często zaczyna obniżać jej wartość, deprecjonować, krytykować jej poglądy, jej zachowanie, bo po prostu z nią walczy. Ta walka jest skazana na porażkę, bo w naturze wilk z wilczycą nie walczy. Bo kiedy oni by walczyli, to cała rodzina znowu byłaby zagrożona, więc oni są zawsze po tej samej stronie. Ta zamiana męskich i żeńskich ról, i że kobieta musi stać się męska, jest widoczna na przykład w tym, że ona dba o rodzinę, że ona zajmuje się remontami, że ona zajmuje się właśnie sprawami takiego, powiedziałabym, większego kalibru, prawda? Nieraz steruje mężczyzną, mówiąc zrób to, zrób to, zrób to, a on w jakiś sposób stara się przed tym bronić i stawia jej opór po prostu i właśnie tego nie robi, prawda? Kobiety, które są takie silne, takie właśnie przedsiębiorcze, takie męskie, bardzo często też są naszymi klientkami i nieraz się tutaj wypłakują na to, na swoją dolę, na swój los, że one muszą być takie męskie, a one chciałyby być takie kobiece. Chcą się tego w jakiś sposób nauczyć. Myślę, że kobiety też bardzo często właśnie popełniają taki błąd, że starają się pokazać mężczyźnie na samym początku z dobrej strony, to znaczy jako dobra gospodyni, zaradna, operatywna kobieta i zaczyna ta kobieta przodować i no, przesadza z tą inicjatywą i de facto doprowadza do takiej sytuacji, że on nie zdąży pomyśleć, że coś trzeba zrobić, a ona już to zrobiła, prawda? Na początku on jest nią zachwycony, a ona jest z tego bardzo zadowolona. Ale z czasem zaczyna narastać w niej frustracja. Partner łączył, nie? Że ona jest taka szybka, że ona tak wszystko fajnie potrafi załatwić, a on jest trochę taki gapowaty, no to został nauczony tej bezradności, to po prostu się nie angażuje w to, a kobieta wtedy się złości, że dlaczego ja mam wszystko to robić, tak? Do czego zabierz? Ale jak już jest tyle złości i tyle takich wzajemnych niechęci, to nieraz jest tak, że on coś zrobi niedoskonale, to ona nie chciała, że zrobi, prawda? No to on sobie myśli, to po co ja mam to robić? Ona jest, jak ja zrobię, jak nie zrobię, no to po co mam to robić, tak? I w końcu w pewnym momencie gdzieś się oddalamy od siebie i nie jest to dla naszego związku. Tych problemów, jeżeli chodzi o ognisko domowe w relacji z mężczyzną jest bardzo dużo. To są tylko pewne przykłady. Ważnym tutaj bardzo kłopotem czy problemem również biologicznym są po prostu pieniądze. Kiedyś mężczyzna chodził na polowanie, prawda, cała rodzina szła na polowanie, on tym kierował, zdobywali pożywienie. Ale dzisiaj tak de facto wszystko to zostało zamienione przez pieniądze.
I kobiety przeżywają troski egzystencjalne w ogniu domowym, martwiąc się o pieniądze na chleb powszedni. I to jest niezależne od ich sytuacji finansowej, tak zwanej obiektywnej, bo ona może mieć dobrą pracę, on może mieć dobrą pracę, prawda? Ale przecież ile z nas martwi się, że to się może skończyć? Zwłaszcza w takich spokojnych czasach jak teraz, kiedy jest obciążenie kredytowe, niemal każda rodzina ma porządny kredyt. Po prostu ta troska o chleb powszedni, zwłaszcza jak są dzieci, może spowodować bardzo silną reakcję i kobieta reaguje wtedy gruczołem wątroby. Myślę, że to jest też taki, taka ogólna prawda, że kiedy przychodzą na świat dzieci, to one zmieniają wszystko w naszym życiu. Stają się centrum tego całego gospodarstwa domowego. Wszyscy tutaj, to jest pięknie, nie we wszystkich rodzinach tak jest, prawda? Ale w większości dzieci od małego, od niemowlęcia są uczone tego, że są wspaniałe, cudowne, jedyne, niepowtarzalne, najzdolniejsze, najpiękniejsze. Dziecko wydaje z siebie pierwszy dźwięk, wszyscy są zachwyceni. Robi pierwszy krok, zaraz się rozdzwaniają telefony, prawda? Och, jak ty pięknie chodzisz, już będziesz biegał na olimpiadzie. Nie malujesz, tak? Będziesz malarzem, albo jaki ty jesteś mądry, będziesz lekarzem. I teraz dziecko z takim przekonaniem trafia na przykład do żłobka albo do przedszkola i tam się dzieje coś bardzo złego, bo okazuje się, że ono wcale nie jest takie wspaniałe. Bo są dzieci, które są zdolniejsze, bo nasze dziecko nie jest ulubieńcem pani. Tamten ładnie śpiewa, ten szybciej biega i zaczyna w dziecku budzić się również najpierw wielkie zdziwienie, szok, a potem i frustracja. No jak? Przecież ono miało być takie wspaniałe. Co rodzice okłamali, albo wtedy dziecko stara się zrobić wszystko, żeby udowodnić rodzicom, że ono jest takie, ściąga ich uwagę na siebie. Dzieci potem wzrastają, jest, są tutaj różne konflikty, różne trudne sytuacje, to związane ze zdrowiem dzieci, bo przecież dziecko może być chorowite, więc kobieta będzie reagować tym chociażby gruczołem piersi, będzie odczuwać troskę o to dziecko. Jak to się mówi, jak mamy małe dzieci, to jest mały kłopot, a potem jak mamy duże dzieci, to jest kłopot, prawda? I tak de facto te trudne sytuacje mogą być cały czas. Potem w ognisku domowym, jak już dzieci są większe, to mamy taki dominujący konflikt spełniania oczekiwań. Że tak de facto nie możemy albo nie chcemy spełnić oczekiwań. Na przykład oczekiwaniem dziecka, nawet dorosłego, może być to, żeby rodzice dawali mu, żeby ciągle mu dawali pieniądze na przykład, prawda? W takich przypadkach, gdzie rozmawiam na przykład z młodymi ludźmi, oni są sfrustrowani tym, że oni nie dostali od rodziców. Że wykształcenie to było za mało. Że trzeba na pierwszą ratę, że trzeba na meble, że trzeba na samochód, prawda? Naturalnie znowu podkreślam, że nie dotyczy to wszystkich, ale jest taka postawa roszczeniowa, a może wynikająca z tego, że po prostu młodzi ludzie boją się tego życia, bo właśnie jest ta presja sukcesu, bo oczekuje się, czy oni myślą, że się oczekuje, że będą mieli, tak jak to pokazują w telewizji, super pracę, super rodzinę, piękny dom, wspaniałe wakacje, prawda? I oni się po prostu boją. Matki się boją tego, jak poradzą sobie te dzieci w dorosłym życiu. Bardzo poważny problem dzisiaj jest inna orientacja seksualna dziecka. No wiele matek mówi dzisiaj o tym, że trudno jest się im z tym pogodzić,
jesteśmy w takim momencie, kiedy może to widzenie całej tej sprawy, że moje dziecko, mój syn jest gejem, a moja córka jest lesbijką, że to dopiero się musi w głowach tych rodziców w jakiś sposób ułożyć, że dzisiaj nawet, to też wiem od tych matek, że nawet jeżeli one starają się pokazać swojemu dziecku, że jest pełna akceptacja tego orientacji seksualnej dziecka, to tak naprawdę te matki przeżywają wielki strach, bo boją się o to, jak to dziecko odnajdzie się w dzisiejszym środowisku. Małgosiu, a mogę zapytać, a jaki to jest konflikt, kiedy chłopiec na przykład ma inną orientację? Jaki to konflikt może być? To jest gejem. Tak, to jest konflikt właśnie typu rewirowego. Bo jak sobie na przykład, znowu weźmy to na rodzinie wilczej, bo to łatwiej jest wtedy zrozumieć, prawda? W tej rodzinie wilczej powiedzmy jest 10 osobników. Powiedzmy tam 4 osobniki męskie. Ważnym procesem jest to, żeby ta rodzina była stabilna. Jeżeli chodzi o przewodzenie tej rodzinie. I mamy tego dominanta, który zajmuje pozycję pierwszą oraz jego partnerkę. Tylko oni mogą ze sobą kopulować i tylko oni mogą wydać na świat młodego osobnika. Ale natura tutaj, jak taka właśnie troskliwa opiekunka, przewidziała taką sytuację, że może być tak, że na przykład ten dominant zginie. I wtedy musi mieć natychmiastowego zastępcę. Ten zastępca to jest tak zwany wilk drugiej kategorii, na podporządkowanej pozycji. Jemu nie wolno kopulować z samicą, tak? I w związku z tym, że on jest na drugiej pozycji, a jeszcze przeżywa jakieś inne konflikty rewirowe, to zostaje wprowadzony ten mechanizm właśnie zmienionej orientacji seksualnej. Dlaczego? Dlatego, że w rodzinie tejże osobniki, które są w parach z innymi, mają wyższą pozycję aniżeli osobniki samotne. Pozycja jest bardzo ważna, bo oznacza kolejność jedzenia. Dlatego też łączą się ze sobą osobniki dwa męskie, osobniki na przykład dwóch męskich, bo wtedy będąc w takiej parze są wyżej w hierarchii w tej grupie czy w tej rodzinie. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak dużo przejawów zachowań homoseksualnych jest wśród zwierząt. Są to po prostu mechanizmy regulujące funkcjonowanie tej grupy. I na przykład, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, to najwięcej zachowań homoseksualnych jest wśród kotów, a jeżeli chodzi o zwierzęta żyjące na wolności, to wśród żyraf. No i teraz weźmy sobie, przenieśmy tę sytuację na świat ludzi. Czyli żeby mężczyzna homoseksualny musi być tak zwanym osobnikiem drugiej kategorii w rewirze. To znaczy musiał zostać zdominowany przez jakiegoś silniejszego osobnika. To często dzieje się, kiedy to jest jeszcze chłopiec. Zostaje zdominowany przez... Czyli pozbawiony rewiru, pozbawiony tej pozycji, często przez ojca, ale również też i przez matkę. Matka również może to doprowadzić do takiej sytuacji. Przez jakiegoś kolegę, tak? Więc homoseksualizm oznacza utratę swojej dominującej pozycji we własnym rewirze. Według germańskiej medycyny jest to stan często ratunkowy dla takiego osobnika, mechanizm biologiczny ratunkowy, który w każdym momencie może się zmienić. Jeżeli ktoś chciałby pracować nad tym konfliktem utraty pozycji, to rozwiązując ten konflikt, wraca do związku na przykład z kobietą. Są też takie sytuacje, kiedy mężczyzna, ale kobieta też nie wie,
kto dla niego jest właściwym partnerem, czy kobieta, czy mężczyzna. Ci ludzie przeżywają naprawdę wielkie dramaty. Bo na przykład mężczyzna ma żonę, ale on nie wie, czy jego nie ciągnie do mężczyzn, prawda? To samo kobieta ma męża, ale czuje, że to nie jest dobry dla niej partner, bo ona chciałaby być w związku z kobietą. Niektórzy ludzie są w takim zawieszeniu, że właśnie są samotni, bo nie chcą skrzywdzić tej osoby, bo nie wiedzą, czy to będzie mężczyzna. To wszystko właśnie jest problem tych konfliktów rewirowych, a rewirem jest ognisko domowe na pewno też. Tak? A ja jeszcze zapytam Cię, Małgosiu, a co jeżeli jest ten ojciec, jest rodzina, nie? Córka, syn, ojciec, mama i ojciec ten jest, ale wygląda na to, że tym dominantem jest ten syn, który został gejem. Skąd taki konflikt? Wiesz, o co chodzi? No, że on się wydaje, bo tu... po prostu tak. No, okręcał tak, było po jego, to on musiał mieć to, no i później po czasie okazuje się, że on jest gejem, nie? Niby pełna rodzina i tak dalej. Co to może być za konflikt? Wówczas, bo ten konflikt powodujący zmienioną orientację seksualną musi być przeżyty w relacji z silniejszym osobnikiem, który detronizuje tego młodego człowieka. To znaczy, że jeżeli on zdołał zdominować ojca, to nie ojciec był źródłem tego konfliktu. Nie? Po prostu nie znaczy to, że ten wilk, tak już to powiedzmy, czy ten osobnik drugiej kategorii, to jest tylko nazwa, to nie znaczy, że on jest gorszy. Tak? Po prostu Hammer tak to nazwał, osobnik czy wilk drugiej kategorii, na drugiej pozycji. Nie? Nieraz jest przecież silny, nieraz jest męski, to nie znaczy, że on musi być na przykład kobiecy, prawda? Może mieć silną osobowość jak najbardziej i wykazywać cechy przywódcze, umieć dominować innych ludzi, ale dawno temu, wiele lat temu, musiał jednak przeżyć ten konflikt utraty rewiru i zostać przez kogoś zdetronizowany. Taka sytuacja na przykład, gdzie młody mężczyzna mi opowiada, że w szkole podstawowej, w czwartej klasie, był najpopularniejszą osobą. Wszyscy zabiegali o to, żeby być jego kolegą. Ale w połowie roku szkolnego przyszedł nowy kolega, prawda, który odebrał to wszystko, no bo był fajniejszy po prostu. To tego typu sytuacje mogą być, które powodują zmianę orientacji seksualnej. Nie? Więc, czyli jeszcze zapytam, jeszcze przepraszam, bo chciałabym mieć tego obraz, bo gdzieś no, mam to jakby w pobliżu, nie? Dlatego tak pytam, bo ciekawi mnie to. Czy może być tak, że to dziecko było tak najpierw na piedestale, wiesz, było takie piękne i w ogóle, a w pewnym momencie za daleko kroki robi, no i w pewnym momencie mama, tato mówi, no trzeba już stop postawić. Czy ten moment, kiedy zaczynają rodzice stawiać granice, że nie jesteś już kontrolerem i na pierwszym miejscu, mogło spowodować to, że ma zaburzenie płci? Mogło to spowodować. Przy czym właśnie nie jest to zaburzenie funkcji, tylko to jest adekwatna sytuacja do jego sytuacji biologicznej, adekwatny stan. Jak najbardziej, no bo teraz dziecko bardzo często natychmiast zawłaszcza cały rewir, prawda? Kilkulatek steruje dorosłymi i rozkazuje im, co oni mają robić, prawda? To jest władca tego rewiru, to jest dominant w tym rewirze, dokładnie tak jest. A potem w pewnym momencie rodzice się budzą, tak, i chcą zrobić z tym porządek i on ma głębokie odczucie utraty rewiru, bo przecież on został w tym wychowany. Dla niego jest to normalne, prawda? Że on jest na wysokiej pozycji. On został tego nauczony, że to jest normalne. Dlatego w jakimkolwiek by nie wzrastało środowisku czy w relacjach, będzie to dla niego normalne, bo to jest jego środowisko. Ono później, poznając życie, poznając inne rodziny, może dojść do wniosku, że chce coś zmienić, ale jeżeli
wyobraźmy sobie, nie ma takiej możliwości, czyli nie porównujemy życia w swojej rodzinie z inną rodziną, to traktujemy to życie w naszej rodzinie jako norma. Tak, jak najbardziej. I być może właśnie to jest też przyczyna, że dzisiaj jest tak dużo wątpliwości co do swojej orientacji seksualnej. Że właśnie najpierw dziecko jest dominantem, a potem nagle się mu to wydarza, prawda? A czy może taki rodzic z tym dzieckiem, no trudno to mówić, dziecko 16 na 17 rok, to już jest, wiesz, rosnący młody mężczyzna. Czy takie coś, gdyby rodzice przyjechali do ciebie, jest do rozwiązania taki konflikt? Tak, ale musielibyśmy mieć informację o pełnej sytuacji rewirowej, czyli po prostu informacje z płaszczyzny narządowej, dlatego że konflikty, również rewirowe, występują raczej w parach, w układach, aniżeli pojedynczy konflikt, więc musielibyśmy całą tę sytuację zanalizować, jak najbardziej, tak? Jeżeli to jest kłopot, jeżeli ciężko jest to zaakceptować, taką sytuację biologiczną, to jak najbardziej. Myślę, że już zrozumienie tego, że to jest biologiczna sytuacja, prawda? My to możemy zrozumieć, że my to możemy logicznie wytłumaczyć, poszukać przyczyny takiego stanu, już daje ulgę tym wszystkim ludziom, prawda? Całą rodzinę. Jak najbardziej. Bardzo dobrze, że to poruszyłaś, bo ja na przykład dziś dużo na ulicy widzę sytuacji, kiedy młode kobiety się z tym już nie kryją, wiesz, one się obcałowują, idą za rękę i to nie tak po koleżeńsku, wiesz, bo to jest, bo to można wyczuć, że to nie jest. I dobrze, że poruszasz ten temat, bo to jest sytuacja naprawdę nasilona, tak bym powiedziała, i u mężczyzn, i u kobiet. I bardzo Ci dziękuję, że poruszyłaś ten temat, bo myślę, że wielu słuchaczy ma dzieci, wnuków i tak dalej, i to są sprawy wstydliwe, które się zakrywa. Mówią na to nawet wulgarne różne słowa, nie? A to jest po prostu, tłumaczysz w taki piękny, prosty sposób. To jest konflikt. Skąd się to bierze? Tak. I że to można cofnąć, nie może nie zawsze, nie, ale cofnąć można jednak, nie? Tak, i też dla rodziców jest to ulga, że rozumieją, że dziecko jest w biologicznej reakcji ratunkowej, dlatego że jest na drugiej pozycji, czyli utraciło rewir. Osobnik bez rewiru nie może żyć, prawda? Więc ten stan, w którym jest, trzyma go przy życiu. To jest temat trudny dzisiaj, ale właśnie kiedy się to zobaczy troszeczkę z innej perspektywy, to zaczynamy rozumieć, godzić się z tym, widzimy inaczej to dziecko, aniżeli właśnie przeżywanie, zamiast przeżywać właśnie i reagować biologicznie, nie mogąc się pogodzić z taką sytuacją, bo jeszcze jest problem ten, że niektórzy rodzice nie mogą pogodzić się z tym, że mają homoseksualne dziecko, bo oni marzyli o wnukach. Ale nie o wnukach, które mają dwie kobiety, prawda? Tylko żeby była żona i mąż, tak? I dzisiaj jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy będą się te predyspozycje homoseksualne nasilać. Dlaczego? Dlatego, że jak właśnie mówił dr Hammer, że już kilkuletnie dziewczynki i chłopcy przeżywają konflikty seksualne, dlatego że są konfrontowane z treściami seksualnymi nieadekwatnymi do ich wieku. Ubolewał nad tym. Jak wygląda edukacja seksualna w szkole? Już teraz nie pamiętam, kiedy ona się zaczynała w Norwegii, w tym kraju, w którym mieszkał u schyłku życia, ale tam chodziło naprawdę o bardzo małe dzieci, którym już pokazywano, co to znaczy współżycie kobiety i mężczyzny. Dzisiaj dzieci mogą otworzyć byle komputer i zobaczyć te dzieci, które wywołają właśnie taki konflikt seksualny. Dlatego też właśnie te związki czy sytuacje biologiczne homoseksualne będą się raczej nasilać, aniżeli zmniejszać. Musimy się po prostu nauczyć rozumieć te sytuacje.
i spróbować pomóc, jeżeli są w rodzinach takie sytuacje, bo mówię, to jest sytuacja, którą się zakrywa, tai często, nie, bo to jest takie wstydliwe, nie, jak to można powiedzieć, to co mówisz, chciałam mieć wnuki, chciałam mieć to, a nie będę miała zięcia czy tam wnuków i tak dalej, nie, ale no, wiesz, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo tak z tej strony nie znałam jakby to, co ty mówisz, skąd się bierze to ta odmienność płci. To bardzo jestem ci wdzięczna za lekcję, że tak powiem, bo będę też bogatsza o doświadczenie, a pewnie słuchacze nasi także. A powiedz, Małgosiu, jeszcze tak, bo mówiłaś o tym, matka się tam martwi, dziecko jest chore i tak dalej, Czy to też może być powodem bardzo częstych niestety narośli guzów i tak dalej na piersiach? Tak, to nawet właśnie... jak ona... Tak, to jest właśnie ten konflikt. I teraz... Kiedyś właśnie, tak jak mówiłam, te setki lat temu, to była drobna zmiana, bo kobieta potrzebowała mleka, prawda, dla tego dziecka, ale to się załatwiło w ciągu kilkunastu dni. Natomiast dzisiaj kobieta może przeżywać troskę na przykład o dziecko latami. Pracuję z kobietą, która właśnie ma guz w piersi znaczącej wielkości i dla niej troska była troską o dorosłego syna, który według niej za bardzo zobowiązał się kredytowo. Kupił drogi dom, na to wziął kredyt, potem drugi kredyt, żeby ten dom wyremontować. Z pracą, no to tak, no zarabiał, prawda, prowadząc swoją działalność gospodarczą, no ale co z tego, jak ona się o to troszczyła, tak? I teraz dla niej to ta zmiana w piersi to była takim właśnie symbolicznym dla niego mlekiem, jakby mu się noga powinęła, prawda? Więc tak, to jest właśnie skutek tej sytuacji, tej troski. Ja myślę, że że nigdy nie będzie takiej sytuacji, żeby w naszym ognisku domowym wszystko było okej, żebyśmy my nie reagowali biologicznie, prawda? Że zawsze będą troski dnia codziennego, nie możemy tego przewidzieć, więc będziemy zaskakiwani przez trudne sytuacje życiowe. Ale to, co możemy zrobić, żeby poprawić ognisko domowe od samego początku, a nawet już dzisiaj ucząc nasze dzieci tego, żebyśmy my po prostu o tych sytuacjach rozmawiali, żebyśmy dobrze rozumieli, co znaczy pozycja kobiety i mężczyzny, tak? To jest właśnie tak, jak oni tańczyli tango. Mężczyzna nie prowadzi, tak? Ale kobieta nie czuje się chyba obrażona tym, że on ją prowadzi w tango, no bo on dba o to, żeby ona się nie obijała o sąsiednie pary, prawda? Podtrzymuje ją w wszystkich figurach tanecznych. To i teraz oni mogą pięknie tańczyć tylko dlatego, że ze sobą współpracują. No, że dokładnie. Jest bliskość, prawda? Że między nimi jest zrozumienie, że oni ze sobą współgrają. To znaczy biologiczna rola kobiety i mężczyzny. Są nawet takie kursy, słyszałam, na których kobiety oducza się prowadzenia w tańcu, a mężczyzna uczy się prowadzenia, nie? No bo ja myślę, że każdy ma takie doświadczenia, nie wiem, w każdym bądź razie, no są kobiety, które po prostu biorą faceta do tańca, tak, i po prostu nawet on ma nogi kilka centymetrów nad podłogą, tak? I one po prostu w tym tańcu prowadzą. Ważne jest, żeby się tego oduczyć, bo my samo bierzemy na siebie ten ciężar, prawda? Na przykład, załóżmy, pada pomysł, że idziemy do kina i już kobieta kupiła bilety, tak? Nie róbmy tego. Nauczmy się być troszeczkę wyczekującymi, bo przecież możemy powiedzieć, że chętnie poszłabym do kina i poczekać. Uczmy swoich mężczyzn, tak? Uczmy swoich partnerów, żeby oni dbali o rewir, żeby oni dbali też o nas, o naszą kobietę. Tak? Więc nie bierzmy wszystkiego w swoje ręce. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale to będzie niezrobione. Ale
Razem, tak? Razem z naszym mężem, partnerem. Uczymy się, co to znaczy to wspólne tango. Uczymy się tego. Wiele par przychodzi, żeby się uczyć. Kobiety się uczą, jak być kobiecą, a mężczyźni się uczą, jak być męskimi. To nie jest takie łatwe, ale uczą się tego i robią postępy. Jak na przykład nieraz jeździmy na takie festiwale, gdzie przyjeżdżają młodzi ludzie, to tam mnóstwo młodych ludzi jest zainteresowana właśnie tym ogniskiem domowym. Mnóstwo ludzi przychodzi na wykłady o rewirze. Ja chcę być mężczyzną. Oni po prostu chcą się tego uczyć, bo tego nie wiedzą. Teraz już, jeżeli mamy to ognisko domowe, analizujmy swoje biologiczne konflikty. Uczmy naszych ludzi, że tylko współdziałając, prawda, możemy coś dobrego osiągnąć w naszej rodzinie. Każdy czuje złość nieraz na swojego partnera, prawda? Ale zauważmy ten moment decyzji, kiedy patrzymy na swojego męża, że możemy, że my o tym decydujemy, czy właśnie włożymy okulary z minusami, czy okulary z plusami. Po co mamy patrzeć na niego plusami, prawda? Jeżeli możemy, to jest często nasza decyzja, nasz jakiś nawyk po prostu. Starajmy się właśnie być zadowolone, starajmy się rozmawiać, angażować w to dzieci i wzorując się na rodzinach zwierzęcych, pamiętajmy o tym, że my i nasz partner, kobieta i jej partner są dominantami, są na wysokiej pozycji. Dzieci są na pozycji podporządkowanej. Nie znaczy to, że one są nieważne, chociaż słyszałam kiedyś, że są takie, nie wiem, czy to jakieś plemię, czy jakaś społeczność, że dzieci jedzą dopiero wtedy, kiedy dorośli się najedzą. Tak? Że jedzą teraz. O to nie chodzi. Osobniki młode, natury są bardzo ważne, bo one zapewniają przetrwanie gatunku, ale swoją pozycję, tak? Więc dbajmy o dzieci, starajmy się jak najwięcej dać im tych zasobów na życie, tego, żeby dać im tę wiarę w siebie, w swoje możliwości, ale niech to będzie realne. Niech to nie będzie właśnie takie przekolorowane i jednak dziecko jest dzieckiem, nie może być władcą rewiru. To jest też niebiologiczne dla dziecka, tego odciąża. Często dziecko sobie z tym nie radzi, prawda? Albo potem to skutkuje, że w jakimś momencie rodzice się budzą i mówią, no nie, on nie będzie nam tutaj mówił, co my mamy robić, jak mamy żyć. I potem pozbawienie pozycji rewirowej i problem na przykład z seksualnością. Fajnie, dziękuję Ci serdecznie, Małgosiu. Zbliżamy się do końca, jak zwykle migiem, nie? I już godzinkę rozmawiamy i znowu z kolejnym cudownym tematem. Ufam, że nie po raz ostatni, że no zawsze gdzieś tak poczujesz taki temat akuratny. Myślę, że kolejnym razem skupimy się na tej propozycji poczuciu wartości, prawda? Trochę więcej, bo no, bardzo ważny temat, on się wiąże ze wszystkimi zawodowo i ze wszystkim, nie? Także dziękuję Ci serdecznie, że byłaś z nami. Państwu również dziękuję, że byliście z nami i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też podziękuję i życzę, żeby w tym ognisku domowym zapanowała ta harmonia, bo ona bezpośrednio przekłada się na stan naszego zdrowia i na naszą psychikę.